Wojski Śląskie Cieszyna, pana Jacka Kuczkowskiego. Brawa dla niego, że nas tu urodził. I tytuł Turysty roku 2013 do Rygi Katarzyna, 22 punktów po dogrywce plus 1. Bardzo prosimy Szkoła Podstawowa Cisownik. Brawo! Drugie miejsce jest to Nikola, 22 punkty, Szkoła Podstawowa Cisownica, tyle samo to. Brawo! Nikola, wybieraj. Wybierz te nagrody. Trzecie miejsce, Kraścina Martyna, 22 punkty, tyle samo to zwycięzca. Czwarte miejsce, Zielina Joanna, Szkoła Podstawowa Cisownica, 21 punktów. Zielina Joanna. Zapraszamy. Wybierz tę nagrodę. Piąte miejsce, Raszka Karą, Szkoła Podstawa Puńców, 20 punktów, ponownie plus dogrywka. Raszka Karą, Szkoła Podstawa Puńców. Proszę, Puńców! Proszę. Szóste miejsce, Klus Szymon. Szkoła Podstawowa Cisownica, 20 punktów. Same kujony! Ja bym tam napisał, bym miał się. Zostawić się przed Wielowa. Jeszcze przedstawicieli Cisownicy. Brawo! I teraz szefrawek
restauracji Perfurum. Też przez te parę chwil, żeście się musiały trochę namęczyć, żeby tu przyjść i teraz będziecie już z powrotem z kolei wracać, więc życzę wam dobrej drogi. Oczywiście zwycięzcę gratuluję. Myślę, że w tym następnym rozdaniu przyszłym roku ta punktacja zostanie przez tych zwycięzców może poprawiona, a może do grona tych zwycięzców wielu, wielu z was jeszcze dołączy, czego wam gorąco serdecznie życzę. Życzę wielu popołudnia i dziękuję bardzo. No ja też się dołączam tutaj do życzeń przedstawionych przez pana wójta. No i zapraszam wszystkich na jesienny rajd młodzieżowy PZTK-u, który w tym roku będzie z metą na Równicy 28, jak pamiętam, września. Także zapraszam wszystkie szkoły, które tu brały udział, do jesiennego rajdu. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję w imieniu Koła PZTK Śliwoki za udział w tym 10. jubileuszowym rajdzie szlakami Gminnego Leszu. I zapraszam na kolejne. Zapraszam również na wycieczki organizowane przez nasze koło. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję przede wszystkim Gminie Goleszów oraz oddziałowi PZTK w Śląskiej Cieszynie, a także naszym gospodarzom restauracji Pod Tułem za gorące i serdeczne przyjęcie. Dziękuję.